W chwili obecnej czynności są prowadzone. Ujawniono na miejscu zdarzenia prawdopodobnie szczątki ludzkie. W związku z powyższym mamy uzasadnione przypuszczenie, iż śmierć na miejscu poniosły dwie osoby. Zostanie to przeanalizowane i potwierdzone przez śledczych. Mam informację z prokuratury rejonowej z Gliwic, iż zostało wszczęte śledztwo w tej sprawie. W związku z powyższym wszelkie pytania dotyczące sprawy proszę kierować do rzecznika tamtejszej prokuratury. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tą informacją, która dotarła do nas od służb, zarząd spółki postanowił prowadzić żałobę na terenie naszych zakładów, zarówno w Wieruniu, jak i w Krupskim Młynie. Żałoba ta potrwa do piątku włącznie. My od początku tego zdarzenia jesteśmy w kontakcie z rodzinami poszkodowanych. Zaproponowaliśmy im też pomoc psychologiczną, a dzisiaj wypada nam złożyć im wyrazy serdecznego współczucia. Szanowni Państwo, tak jak informowaliśmy wczoraj, już wczoraj zarząd spółki powołał komisję ekspertów, której zadaniem będzie wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. W skład tego zespołu wchodzą chemicy zajmujący się chemią materiałów wybuchowych, technolodzy, jak również osoby profesjonalnie zajmujące się bezpieczeństwem pracy. Chciałbym poinformować, że osoby poszkodowane to dwaj mężczyźni w wieku 32 i 43 lat. Jeden z nich miał 4-letni staż pracy w naszym zakładzie, drugi miał 6-letni staż pracy. Są to mieszkańcy powiatu tarnogórskiego i lublinieckiego. W dniu wczorajszym po godzinie 22 działania straży pożarnej na miejscu zdarzenia zostały zakończone ze względu na brak odnalezienia zaginionych mężczyzn. Na miejscu pracowały liczne siły i środki zarówno Państwowej Straży Pożarnej, można powiedzieć z całego terenu województwa śląskiego, jak również okoliczne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Na miejscu działały dwie grupy specjalistyczne, grupa poszukiwawczo-ratownicza Zasiębia Zdrój, która również dysponowała tutaj trzema zespołami, z których skład wchodził pies ratowniczy wraz z przewodnikiem. Psy są wyszkolone pod kątem poszukiwania osób zaginionych, zarówno w terenie, jak i na gruzowisku. Niestety te działania nie przyniosły żądanego efektu. W związku z tym te działania zakończyliśmy po 22, jak również wpływał na to charakter zdarzenia. Miejsce zostało przekazane policji, która wspólnie z prokuraturą prowadzi teraz swoje czynności. Ja mam jeszcze pytanie o to, w jakim stanie jest ten budynek, ponieważ my nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego miejsca. Gdybyście nam Państwo opisali, jakie są te zniszczenia. Szanowni Państwo, tak naprawdę no w tej chwili też zbieramy informacje i rozpoczyna pracę komisja, której celem będzie ustalenie okoliczności tego zdarzenia. Sam budynek jest to budynek produkcyjny, w którym produkowane są materiały wybuchowe nitroestrowe. On ze względu na swoją konstrukcję obwałowany jest takim wałem ziemnym i ma lekką konstrukcję dachu, właśnie po to, żeby w razie podobnych sytuacji awaryjnych energia poszła do góry. Ten budynek uległ znacznemu zniszczeniu. O czym to może świadczyć? No bo wiemy, że to jest niebezpieczna praca, niebezpieczna substancja, ale na pewno macie jakieś procedury. Czy wiadomo, czy one były przestrzegane? No, co możemy powiedzieć? Tak jak mówię, jesteśmy na etapie wstępnym. Komisja powołana przez zarząd spółki rozpoczęła pracę jeszcze w nocy. I w tej chwili jesteśmy we wczesnej fazie sprawdzania wszystkich okoliczności tego zdarzenia. I na tym wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia, czy to ze służbami, czy przy pomocy ekspertów naszych, jak również zewnętrznych, na tym nam bardzo zależy. Czy w tym budynku był jakikolwiek monitoring albo w jego okolicach? Czy możemy odtworzyć to, co się stało? Nasz zakład produkcyjny jest objęty monitoringiem i tutaj w tym zakresie współpracujemy też na etapie wyjaśniania tych okoliczności również ze służbami. Czy już oglądaliście nagranie z tego monitoringu? W tej chwili nie chciałbym mówić jeszcze o szczegółach tego postępowania. Czy zostało ono zabezpieczone? Wykonywali rutynowe działania? Tak, były to działania rutynowe związane z taką produkcją materiałów wybuchowych nitroestrowych, czyli dynamitów. No i to były czynności, które wykonuje się w trakcie zdarzenia.
to są bezpieczne czynności? Ja wiem, że to może dziwne pytanie, ale takie wypadki jednak się zdarzają. Zarząd spółki i nasi eksperci wprowadzają szereg różnych procedur po to, by zadbać o bezpieczeństwo pracowników, bo jest to dla nas priorytet. W tym momencie musimy wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia i sprawdzić, dlaczego do niego doszło. Jak długo prace tam na miejscu mogą potrwać? No bo wiadomo, że to będzie teraz teren śledztwa, no a co później? To jest pytanie w tej chwili do prokuratury. Teren już wczoraj został przekazany prokuratorowi i w tym momencie prokuratura wraz z policją prowadzą na miejscu swoje działania. Najprawdopodobniej doszło do jakiejś nieprawidłowości, skoro doszło do tego wypadku. Czy w związku z tym w dalszej części zakładu, w tej, w której działa, wprowadzacie jakieś kontrole, obostrzenia, wzmocnienie tych obostrzeń? W tej chwili Wydział Materiałów Wybuchowych Nitroestrowych, na którym doszło do tego zdarzenia, jest wyłączony z produkcji. Pozostałe nasze wydziały tutaj w Krupskim Młynie pracują i oczywiście w tym momencie przeprowadzamy też szereg audytów. Tym też zajmie się właśnie komisja, o której mówimy. Komisja ekspertów, która wyjaśnia przyczynę tego zdarzenia. Ta komisja już działa? To jest pytanie do pana rzecznika policji. A takie wypadki zdarzały się w Zagrodzie? Takie podobne wypadki, podobny wypadek miał miejsce 5 lat temu. Ta komisja już działa. Jak długo możemy czekać na wyniki tej komisji? Spodziewamy się, że prace komisji mogą potrwać kilka tygodni. Bardzo dziękuję.